The tingle skrra! Pa 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 ka ka! Skibi ki pa pap! A na pum 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 pum! Skia! Innuendo bot 5000! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Borderlands 2 na moim kanale Raw Sauce, No Sauce Edition. Jest ze mną Travis the Pedal Fox, który chce dokończyć swoje pedalskie opowieści z pierdolone pedały na uczelni! Tak! No i tak, historia skończyła się na tym poprzednim odcinku, że tam zaprosili nas właśnie do takich moich pokoików i o chuj chodzi. Szczęśliwie u mnie tego dnia było tylko 8 osób, więc szybko się to zebrało, ale wyobraź sobie, jak na zajęcia przyszło z 40 czy ileś tam osób, bo pełna grupa pierwszego roku, to musieli wszyscy czekać, no nie, tak do 19. Ale o co chodzi, bo to jest taka kryzysowa sytuacja, że wchodzimy i tam mówią, no co sądzimy o filmie, coś tam i takie te pierdoły. Jak się powiedziało, że się był wkurwiający i że pedalski i coś tam, to od razu miało się przydzielone, było się przydzielone do takiej blacklisty, że potem byłeś sprawdzany przez wykładowców i taki, czy nie jesteś super agresywny wobec takich osób? Jestem. I takie... Kopałbym po ryju. O chuj chodzi, no nie? Tam ludzie się wkurwiają, że jaki kurwa agresywny, coś tam. Nie jestem kurwa agresywny! Uspokój się, kurwa, ci jebnę. I akcja była następująca, że ja tam chodzę i się mnie pyta, co sądzę o tym filmie. No mówię, że ja jestem mocno tolerancyjna, ale naprawdę postać główna w tym filmie jest tak przekłamana i tak przerysowana, że dosłownie aż mi rzygać się chciało nią. I nawet ja miałem ochotę jej wpieprzyć w ryj za to, jak się zachowywała dziecinnie. No i tak krótko tylko powiedziałem z założonymi rękami. A i nagle mam tylko takie, I'm triggered, jak śmiesz, coś tam, to on przeżywał wiele rzeczy, to jest na bazie faktów. To jest razu... smutne, czemu nie jesteś smutny? Właśnie. Musisz być smutny. Powinieneś czuć smutek, to, jaki jest, coś tam. A i ona już tam od razu, już jesteś na liście, już zaraz porozmawiam z twoim wykładowcą, furdur, coś tam. A ja tylko wyciągam kartę pułapkę i zmieniam kurde obraz sprawy, mówię, że ale proszę pani, ten film po prostu mnie obraża, bo sam jestem homo i nie przedstawia do tego, jak ja żyję. I ona wtedy robi takie obróty 360 stopni. To czy mówię na serio w tym momencie, czy nie, to już jest kwestia dla widzów Garetta do określenia, chociaż nie. I wiesz, I bamboozled her, ten kurde, co już 10 krytów wyjął. Ja cały czas specjalnie wyciągam swoją broń od krytów i robię kryty. Przecież to jest mój Mauser wojenny. I ona nagle kurde zmieniała 180 stopni, ja tylko zniknie bekę, bo to już jest moment, w którym mogę ją obrażać, a ona nic nie może zrobić. Więc ona mi tam wypierdala jakieś kurwa ulotki o zmianie płci, o tolerancji, o wszystko, o jakichś grupach wsparcia. O zmianie płci, a chcesz zmienić? Jedno wielkie, gigantyczne XD, takie olbrzymie i tylko takie, o kurwa, ale jesteś pojebana, coś tam i autentycznie na nią klnę i śmieję się z niej, no nie? Ona nie, no przepraszam, że cię obrażam w ogóle tym, że istnieje. Nie zrobić, bo jest głupią feminacji, więc wykorzystałem jej broń przeciwko niej. I teraz potem się dowiedziałem, o co chodzi z tą całą akcją. To już jest kulminacja, która najbardziej mnie rozpierdala. Otóż okazuje się, że na wydziale geografii i aglomeracji czy czegoś tam, co jest troszeczkę dalej ode mnie, zorganizowała się grupa takich 8 kurwa napakowanych wikingów kurwa metali. Wow, szanuję. Chodzili po głównych ulicach w moim mieście, w moim powiecie i napierdalali wszystkich, którzy są albo obcokrajowcami, albo są homoerotyczni. I kurwa, zgadnij co, historia się skończyła na tym, happy endem. Pierwsza grupa, do której podeszli, miała przy sobie i paralizatory, i gaz pieprzowy. Więc mieli kurwa boiling veins, jak ten murzyn, i wszyscy zostali złapani. Ten pod prysznicem. Co? Ten pod prysznicem, znaczy no, wiesz który. Tak, ten śmieszny boiling veins z paralizatorem i gazem we Francji, ten co ci wysłałem, co rączkę. No wiem. No. I który z was to zrobił? I żaden z nich nie zrobił. Ale żaden. Jest taki wielki strach o tym, żeby nie powtórzyła się taka sytuacja, żeby znowu taka grupka neonazji się utworzyła. Dlatego kurde, wpadli na genialny pomysł, żeby jeszcze bardziej wzbudzić we wszystkich ludziach wstręt do pedalstwa. Dobrze, brawo. To działa. I ja kurde tylko mam takie jedno wielkie XD na ryju. To kurwa była niesamowita akcja naprawdę i... Tak, ja tam szanuję, ja bym tak robił. Kopałbym po ryju. No, ja też bym kopał po ryju. Nie ma innej opcji. Ale sam się też byś kopał po ryju?
Nie, tylko osoby trzecie, bo nie mogę sam siebie kopnąć po ryju, ponieważ jestem zbyt gruby i nie potrafię nawet nogi podnieść, żeby na kiblu usiąść. W ogóle ty nie potrafisz, jeździć na wózku, kurwa, no jak właśnie, ci w Ameryce tam, ja kurwa, na tych meleksach. Pod moim wózkiem i ten nocnik działa w taki sposób, że tam zbiera się cała fekalia i wszystko i to się zmienia w biogaz i to napędza mój taki mechaniczny silniczek, który jest połączony z agregatem, dzięki czemu jest perpetuum mobile. Ja sram, a mój... Let's try some gas! Nerf gas! Ale tak to działa, mój przyjacielu, nie rozumiem, o co ci chodzi. Nerw gaz. Ja tylko mówię, że jak tam cię Wolter w dupę dyma. No, to wtedy gaz leci. W ogóle właśnie myślałem, że tam na kurwa... No, to wtedy gaz leci. Tak. No, gaz leci. Myślisz, że skąd jest nerdgaz? Bo musi ruchać grube nerdy. Wtedy jest nerdgaz zdobywany. Ailmao. A nie, chociaż nie. W ogóle tam właśnie pokurwiałeś sobie w KFIK ostatniego czasu. Dodali jednak jakieś nowe questy w Daily czy tam w Weekly? Nie, nic nie zauważyłem takiego. Czuję, że to był jakiś jebany wajek od jakiegoś pierdolonego śmiecia, bo nic nie zauważyłem. A przez 3 bite dni sprawdzałem i nic nowego. Cały czas te same gówno questy typu zadrap kogoś, zabij te syrenki, zabij te jakieś cysty, użyj broni RPG, użyj coś tam, nic nowego. Czyli jakby co to miałem, tą informację od tego fajnego kolegi, który się denerwuje, że Rakman umarł za szybko. A, ten śmieciowaty taki, dobra, wiem który. Wiem który, ja wiem, taki straszny płacz, że on i tak nie ma żadnego przełożenia w fabule, po prostu udaje Batmana i jest dla memów, ale kurwa, popsułeś mi całą zabawę z gry, kurwo jebana. Śmieciu pierdolony. Nie wolno grać z kimś na koopie postacią, która jest minimum o 10 leveli większa. Nie, w ogóle, najlepiej to nie możesz grać, możesz tylko spektować, żeby nie psuć immersji. Nie mogę nosić broni, które są o 10 leveli gorsze dla mnie, bo to wcale by nie sprawiło, żeby był balans i wszystko. Nie wolno, nie wolno. Albo od początku, albo nie. W ogóle nie możesz grać w tę grę kolejny raz, grasz tylko od zera. Ja nie mam prawa w tym momencie używać tej metromancerki, żeby nagrywać z tobą lety. Ja nie mam prawa, bo ona była przeznaczona tylko właśnie na wspólne rozgrywki do koopa. Bo to wcale nie jest tak, że ja nie mam czasu, żeby sobie przygotować drugą postać na 60 kurwa któryś level dla ciebie specjalnie. Nie no, ale kurwa masz to zrobić, bo inaczej wypierdalaj, bo inaczej nie gramy. No co się kurwa, no lej te kurwa, rób te kurwa postacie. I streszaj się, silnemu chce się pić. I streszczaj się kurwa, bo zaraz tam do ciebie wejdę, a tego byś nie chciał. Ale rusza tym łbem ten asasyn. Uspokój się. No. Ja tu specjalnie pozycje snajperskie zajmuję. Jak Wasili Zajcew. Jak te kobitki snajperskie rosyjskie. Ja pierdolę. Natasza jakaś tam, nie pamiętam jak ona miała. Ale zakradnę się za typa. Zakreblesz się za typa. Ale dostał! Happy ending! Nara! Nie ma kupowania amunicji, radź sobie! Kurwa! Corwa a! Corwa a! Czekaj, gdzie to jest ten guzik na znoszenie tego? W windzie. Tyfy! No nie ma, dobra, zaczynamy kolejną rundę. Która ma na sobie 3000% damage plus. A ile sama z siebie zadaje? 582. No to tak jakbyś 582 razy... A nie, to jest ta plus 500 love, will I lie to you, to od Mala. Wyrzuciłeś po prostu. No tak, ja wypierdalam wszystkie te questy rzeczy, bo ja gram na swoich broniach, żeby wkurwiać ludzi. Bo proste. Tylko raz miałem tego fajnego shotguna, który gadał. No ale chodź. Człowiek, zaczynamy trzecią tą. Kurde, gdybym tylko mógł sobie kupić amunicję, jednakże... Kurcze, mówiłem ci, żebyś nie kupował amunicji, bo szanuję czas widzów, a nie. Skończyłeś opowiadać historię? No, dlatego lepiej po prostu nie być w stanie... Lepiej walić z mele. Słuchaj, broń mele ci ktoś zabrał? Zabrał ci ktoś Hero Powera? No, moja anarchia nie stakuje się z mele za bardzo. A to słuchaj, tak się zbudowałeś chujowo postać. Moja się stakuje z mele! Panie kurwa, save edit? A może powiesz, jakim cudem udało ci się 72 level zdobyć bez DLC-ków? No jaki? Normalnie. Gotowy save. No jak? No, gotowy save, save edita. Tak, na pewno. Ale to Travis nie buduje sobie postaci, tylko Gareth buduje sobie postać. Szkoda, że tą postacią już wcześniej ukończyłem playthrough i mam nabite nią parę godzin. Tak, postać z save edita, z zerowej kurwa sekundy. Przepraszam bardzo, która to z postaci i ta jedna z 7 komando, gdzie nie ma żadnej innej postaci, z której byś grał? Ja grałem tylko komando całą swoją grę. Od czasów preordera, człowiek. Nawet mając mechromancerkę. Postacią na kurwia. No i co z tego?
A w Borderlandsie nie może innej spróbować. No nie, no bo po chuj. Nie chce mi się. Po chuj. Axton jest najlepszy, kurwa. Tak samo jak w jedynce, tylko Rolandem. Żadną inną postacią. Szanujmy się, o, kurwa. O kurwa, czarnym... Przyznał się do złodziejstwa. Moi drodzy, dlatego nie ma Gareth monetyzacji na kanale. Ponieważ jest złodziejem. Już od pierwszej części, kiedy grał Rolandem, poczuł tą więź z tym, że może okradać ludzi. Robimy to tylko dla kasy, enjoy. Enjoy. Jesteśmy zwykłymi złodziejami i robimy to tylko dla kasy. Enjoy. A tak jak już chciałeś mi pocisnąć od save editów, to może przyznasz się, jak tam ci dropią te twoje fastbole i inne bronie, które właśnie tak bardzo chciałeś. Właśnie, jeszcze czajcie, żeby kurde móc robić blackmaile, to mi fastbola dał, mimo że nie chciałem, aczkolwiek tak chciałem, ale nikt o tym nie musi wiedzieć. Słuchaj, jak ty mnie chcesz obarczać jakąś winą, to chociaż bądź szczery i powiedz, kto w ogóle zasugerował save edita. O, po pierwsze, ja cię nie obarczam winem, tylko cię obarczam whisky, a dokładniej herbatką dla bogatych ludzi. I tu mnie w tym momencie obraziłeś, bo wino jest dla biedaków. I dla gimnazjalistów. Leśny dzban pamiętamy. I dla najgorszych, kurwa, kloszardów z Bydgoszczy, no... Kloszardy. Boże, jak dawno tego nie słyszałem. No to jest piękne słowo. Kloszard kojarzy mi się, kurwa, z kloszem. I lardem. I lasardem. I w ogóle, kurwa, z jakimś gównem. Giblem. A nie, gównem to ci się kojarzą tylko gej. Nie, to pedały mi się... Tak, masz rację. Ale to nie... Nie chcę mówić słowa na G, bo mi się z gównem kojarzy. Tfu geje. No wydało się, no słowo na G to gej, ale mi się z gównem kojarzy. Wstrętne twu geje. Nie wiem, jak można być tak wstrętnym i obrzydliwym, nie? To mnie obrzydza mnie. Takim obrzydliwym twu gejem.pl. Jak tak można? Nie wiem, to jest straszne. Ludzie sobie normalnie... RPG loadery, najgorszy pedał. Gorszy... Critical. Gorszy jest tylko prawdziwy pedał. Taki na przykład łysy, który ma... Nie. Gorszy pedał to jest tylko ten, który żyje. O Boże. Kiedy pedał ma AIDS i jeszcze się stara z jakiegoś powodu, żeby przeżyć. To ja tego nie rozumiem. Jeszcze ja bym na miejscu pedała wolał umrzeć z godnością. O, czekaj, nie. Nie da się. Nie ma się. Dlatego wolałbym po prostu, żeby umarł. Tak, i nawet czaj, że niektórzy nawet jeszcze sobie robią nagrobki, kurde, na jakimś, kurde, cmentarzu czy coś dla prawowitych heteroseksów. Pod nich to powinna podjeżdżać śmieciarka, moim zdaniem. Właśnie. No, chociaż nie, w śmieciarce są też heteroseksualiści i to jeszcze katolicy. Co z tego, że są, nie skończyli jeszcze nigdy zawodówki, ale przynajmniej heteroseksualiści. Bo wiecie, Żyda to jeszcze można docenić, ale pedała to już nie. Nie, nieważne. A jaki jeszcze to jest Żyd, rudy, pedał, czarny i złodziej? Nie. Uuu. Nie no, za taką kombinację to ja ogólnie... To 5 gram ołowy w potylicy. To jest do wychwycenia w genach, bo tak pan Rydzyk powiedział podczas jednej z... Zaraz po tym, jak opowiedział o tym, jak mu bezdomny dał 2 samochody. Ale to jest... Ja bym takie 2 samochody to przygarnął, jakbym był. Uej! Co? Ja się mogę przewrócić? Przecież miałem być nieśmiertelny! Co cię wyjebało? Nie strzelałem nawet z RPG swojego, mam je schowane. O, pewno ci ten RPG loader strzelił w plecy albo coś takiego było. Bo... To uczucie, kiedy miałem być nieśmiertelny, ponoć save edity i cheaty, a tu no... Właśnie. Tak mnie nazywają, że ja cheatuję, a tu widzę, no skoro bym cheatował, to bym się nie przewrócił wielokroć razy, ale... Pozdro dla kumaków. W ogóle... Od... Pozdro dla kumatych, co tam seria z cheatujmy wy? Cheatujmy wy, o Jezus. Nie chce mi się, tam krzyczyliście na mnie, że po ostatniej mojej serii z Half-Life'a Source, tego, z Black Mesa. Black Mesa, no. Że nie potrafię grać w gry, więc stworzę serię Cheatujmy Wy i nikt mi się do mnie nie dopierdoli, bo ja w nie mówię, że cheatuję w tą gierkę, ponieważ nie chce mi się grać. O, po prostu będzie... Nie chce mi się grać, ale w nią gram, kurwa, jestem genialny, yeah! 14 lat, kurwa, powtarzania zawodówki na coś się przyda. Wiedziałem, że powtarzanie jednego głupiego catchphrase'a na pewno na coś się przyda. Bo tylko tyle umiem mówić, tyle się nauczyłem z angielskiego. Było to oryginalne przez pierwszy miesiąc mojej kariery w 2001 roku. Jednakże potem to się wszystko zmieniło. Pamiętam czasy, kiedy wstawiałem na Daily Motion zdjęcia mojego chuja. Teraz jakiś kurde Rafatus na jakimś show-upie pokazuje chuja i jak się rucha ze swoją żoną. Moja żona nie chce się już ze mną ruchać. Dlatego nie mogę osiągnąć takiego sukcesu na YouTubie. Bo sukces to ry, u, hy, a, n, i, e. To jest sukces, moi drodzy. Archon Kogucik. O!
Jeden z lepszych kom... strasznie wkurwia właśnie o tego mema, mimo faktu, że tam napisał pozytywnie właśnie pod oryginałem. No to strasznie żałosne, to niech się zdecyduje. Bo albo cały czas jesteś na coś zły, a nie raz udajesz, że jest okej, okay, a no, później no, się spierdalasz. No tak to jest, się korpo szmatą i tyle w temacie. Ja czegoś takiego nie szanuję, to albo cię to wkurza i wszędzie to wypominasz, a nie. A dobra, pod komentarzem napisze, że jest okej. Okay. Ktoś inny napisze, ale za przyrównywanie mojego domu do burdelu to se możesz, o, wiesz. Taki komentarz otrzymałem od Archona Kogucika. Właśnie. Akurat na streamie jak ruchał się na Morence. Ale dużo Eridium. No, dużo tej Morenki tutaj jest. Ej, fajna by była w sumie broń, która strzela Eridium. Coś jak Coin Gun z Terrarii. Coś jak ten Microtransaction Gun z Enter the Gungeon. Jak on tam działa? Nie wiem, no jak masz pieniądze, to strzela. A, jest to jest joke, to jest joke weapon, aha, joke. Okej. Okay. Żeby śmiać się z tych, którzy robią DLC-ki, żeby mieć, kurwa, przewagę, bo to tak... Na przykład takie EA, które straciło prawa, znaczy usunęło, zdążyło sobie ten, rozerwać umowę właśnie z Disneyem, żeby nie mieć problemów później, ale które sobie właśnie usunęło licencję na kolejne tytuły właśnie z Gwiezdnych Wojen i dzięki przejęło Bogu tą licencję Respawn, czyli twórcy Titanfalla 2, kiedy Respawn umie, no nie? Kiedy Titan rzeczywiście upada, nie? A ja to takie prawda, że Titanfall, Titan nie upadł. Ponieważ zajebista gierka i w ogóle zajebista firma. Trzeba zrobić drugą część, gdzie tytanie rzeczywiście wstają z kolan. Nie zmienia faktu, oni sami się przyznają. No, no nasze gry to są takie Battlefield Modern Warfare, tylko że wyciągamy z nich wszystko to, co było dobre i robimy to jeszcze lepsze, usuwamy nudne elementy. Dodajemy nowe mechaniki i takich... Odgrzewamy takiego kotleta tak z 30 razy i udajemy, że nie jesteśmy Call of Duty. Ale dodajemy do niego sos szeczuański, kurde, z Ricka i Mortiego, hehe. Jak ja nie szanuję tego show, jak ja go nie szanuję. W ogóle właśnie Titanfalla 2 sobie załatwiłem, nakurwiam w niego. Oryginał, od razu mówię. Znaczy, no ciężko, żebym nie wziął oryginału, jeżeli multiplayer. O Jezus, ta gra jest coś wspaniałego. To tak jakbyś grał w tego, jak się nazywa? W Neon Genesis Evangelion multiplayer. Wiesz co... Nie powiedziałbym właśnie, że to jest Evangelionówka. A wiesz dlaczego? Bo nie ma takiej pizdy jak Shinji. Właśnie. Bo gdzie, kurde, robot, znaczy ten, Evangelion Shinji'ego musiał sam wsiąść ręce w swoje usta i spierdolić innego anioła. Bo Shinji był taką pizdą, że nie chciał tego zrobić. Ale wiesz, że wystarczyłoby, żebyś pilotował tego robota. Shinji, no. You must pilot the robot. No, I'm afraid! Nie! Ej, no co jest znowu? Ktoś mi jakąś bułę na... O nie, tak nie będzie. I never die. Chodź tu. Nienawidzę być nieśmiertelny. Kiedyś byłem nieśmiertelny. Ja też nienawidzę być nieśmiertelny. Bo nie mogę po prostu powiedzieć nienawidzę być śmiertelny. To jest zbyt proste. Tutaj jest śmieszna głowa dla syreny, którą już mam. A ja i tak nie gram syreną, więc mi niepotrzebne XD. Nie będę nigdy grał. Choćbym mógł 4 razy przejść tę grę różnymi postaciami, inaczej je budując. Nie! Nie. Axton, Roland. Rasowo czysta Europa. O Boże, czekam na Borderlandsa 3 i że nie będzie postaci z działkiem. I ty tylko takie... No to pierdolę, nie gram! To zagram! To pierdolę tę grę, to nie mam po co grać, kurwa. A Gearbox? Jebać ich, kurwa! Gdzie jest, kurwa, mój Roland 6.0? Tak, kurwa, trudno było skopiować to, co już mieliście, Cfele? Teoretycznie preorder nie ma żadnej postaci z działkiem, jeżeli... Tak. Dlatego w nią jeszcze nie grałem. Mam kupioną, ale nie grałem, nie odpaliłem. Masz kupioną? Tak. O no proszę. Kupowałem jak tam było w jakimś chyba ban? Nie! God to jak... dammit, RPG loadery. Pomożesz? Już ci rzucam działko. Już. Ogólnie to pamiętam, że kupiłem to jak było na Steamie w bundlu, że jak miałeś jedynkę i dwójkę, jedynkę goty i dwójkę tam z preordera, to miałeś taniej wtedy pre-sequel. No to kupiłem. Kurwa go później nie odpaliłem nawet. Bo tam jest tylko ten, Wilhelm, który jedyne co ma to takie dwa robociki latające, ale to nie są działka! Wilhelm to ogólnie jest jebany frajer, który musi się zamieniać w robota, takiego ma pierdolca. Właśnie. Jeb. I wasn't trained for this trap. O shit, dużo ich. Bro, ja wyrzutnia rakiet na 400 anarchii! Turcja! No, wszystkie pociski poleciały gdzie indziej. No walcz ty, chuju!
Nie, ty nie masz cela. O to chodzi w anarchii. O Boże. Właśnie, naprawdę to jest build na pewnego youtubera. No Zezowatego. Zezowicius. Zezowicius? Miałem sen o tym, że w atakach wilków... Prowadzi mnie i ratuje Polskę. Tak, prowadzi... Ale nie uratował ostatecznie Polski, co jest w ogóle sprzecznością z tym, co mówił, co mu się śniło. Niestety. Tak samo jak mu się śniło z tym, że przestał zbierać ogórki i że jako żonę ma Joannę Dark. Nie no, co ty, to już jest naprawdę sprzeczność, kurwa, ze wszystkim. Też bym chciał Joannę Dark jako żonę. Nie obrazi... Nie, w sumie nie chciałbym. Spierdolony. Pomyśl, wracasz do domu, a tu kurwa dom spalony, ponieważ... Bo co, bo jesteś rycerzem? Nie, jesteś kobietą. Kobiety nie mogą być rycerzami. Sfejlował się przez to, że musiałem tutaj podlecieć. Gdybyś tylko poczekał na mnie. Ale sfejlowałeś, jaka szmata, nie? Tak sfejlować. Jak tam w ogóle ostatnio? Czas, bo to ostatni Arenus będzie? 20 minut. No to niestety trzeba będzie zrobić ją w następnym odcinku. Także szykujcie się na solonezowe... Czekaj, zrobię to. Bywajcie.